Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken. Przed nami 10. odcinek już z Kebab Chef Restaurant Simulator. Aż z przyzwyczajenia, słuchajcie, chciałem iść tutaj. No fajne wspomnienia z tą restauracją, w której zaczynaliśmy, no ale jesteśmy właścicielami tej oto ogromnej restauracji. Oj, tam stoi jakiś gościu, ciekawe co on chce, czekajcie. W ogóle muszę się z wami podzielić pewnym przemyśleniem. Jedną dniówkę bodajże zrobiłem poza odcinkiem. I dzisiaj, moi drodzy, nadchodzi wielki dzień, ale zaraz wam o tym powiem. Witaj kierowniku, dej no 2 złote. No ktoś nieźle to tłumaczy. Dej no 2 złote, ksiąciunio. Szkoda, mam dla ciebie ciekawą propozycję, która przyniesie obopólne korzyści. Działasz od jakiegoś czasu i widzę, jak ciężko pracujesz. No, nie dziwne, brodaczu, wiem, że ciężko pracuję. Mogę ci pomóc zlikwidować wszystkich smakoszy mistrza, zwłaszcza tę słynną Elenę. Właśnie, Elena dzisiaj do nas przyjeżdża, widzowie, to miałem powiedzieć. Jakiś owoc mi tu gościu chce dać. No dobra, co, kupujemy? No to kupujemy, a ile to kosztuje? Nie jest napisane, ile to kosztuje. Oj, 1000 za jakiś owoc zapłaciliśmy. No trudno. Stać nas, bo zarabiamy całkiem fajnie. No moi drodzy, właśnie, chciałem wam powiedzieć pierwszą rzecz, że dzisiaj nas ta Elena odwiedza. Ja bym ją nazwał Magdę Gessler, bo to jest babka z telewizji. Ciekawe, czy będą talerze latały, moi drodzy, jestem ciekaw. No i moje szybkie przemyślenie, którym się z wami podzielę na początku odcinka, to zauważyliśmy to chyba nawet w poprzednim odcinku, że menu jakby się już bardziej nie jest w stanie rozrosnąć, że jest limit na to menu i że możemy serwować maksymalnie 10 potraw. A my szafek mamy, słuchajcie, jak dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i siedem, 14, czyli o 4 szafki za dużo. Nie wiem, czy jest sens, żeby one stały tu do ozdoby, szczególnie, że ta część mi się tutaj tak średnio podoba. Więc myślę, że od tego sobie, moi drodzy, w ogóle zaczniemy, że no po 2 szafki ze strony sprzedamy. Żebym czegoś źle nie sprzedał, bo to tak się lubi klikać. Także od tego, moi drodzy... O, już źle coś sprzedałem. No to cały Juken Pruken, oczywiście. Cały Juken. Nie byłbym sobą, moi drodzy, jakbym dobrze kliknął. No, tak to jest, jak się człowiek spieszy. Nie można się spieszyć. Jak widzicie, oczywiście podłoga jeszcze niedorobiona. To może pod pretekstem tej Eleny Magdy Gessler, chociaż podłogę doprawimy. Zobaczymy. Jest to w miarę równo? Nie jest, dupa Jasia. Czekajcie, to ten kosz może wstawmy sobie tu do kąta. Jak mi tutaj ten kosz nie na rękę, to mi się tu strasznie nie podoba. Kurde, czemu to nie może być jakoś ładnie zrobione? Może trzeba, słuchajcie, to włączyłem jakieś przyciąganie, ale widzę, że to chyba jeszcze gorzej. Ja bym to chciał tak bliżej. Czemu nie mogę bliżej? O, no nie podoba mi się. No tak mam wrażenie, że jest krzywo, no ale dobra. Jak tak musi być, to też tam w sumie podłogę nie musimy pod spodem robić. Także moi drodzy, dzisiaj celem będzie właśnie ta Elena. Jeśli teraz się mylę z tymi przepisami i to z czasem się, słuchajcie, odblokowuje, że można więcej przepisów dań jednak podawać, to dajcie znać w komentarzach. Ja w ogóle, moi drodzy, tu się z wami też jeszcze jedną rzeczą podzielę. Myślę, że ten 10. odcinek będzie już końcówką serii, jeśli chodzi o odcinki, ale spokojnie, bo ja wiem, widzowie, że wam się to bardzo spodobało, bo też komentujecie i wam ta seria się podoba, ale też właśnie mam propozycję. Dajcie znać w komentarzach, bo robię tę serię dla was. Jeśli będziecie chcieli w formie nadal serii, to ja będę je nagrywał, nie ma problemu. Uwielbiam to robić. Natomiast mówię to też pod tym kątem, moi drodzy, że koniec serii, ale nie koniec Kebab Chef Simulatora, ponieważ mamy jeszcze 11 godzin ponad do zrobienia live'a przedłużanego i myślałem, że po prostu lepiej byłoby to zrobić na żywca tak zwanego, czyli po prostu na live'ie przedłużanym. Gdzie, no bo myślę, że już tutaj troszkę też, można powiedzieć, wyczerpaliśmy pole do odcinków. Nie mówię, żeby ich nie nagrywać, to będzie decyzja należała do was, moi drodzy. Także dajcie znać proszę w komentarzach, czy chcecie serię kontynuować, czy jest ok to zrobić na live'ach. No dobrze, moi drodzy, no nie może tutaj właśnie byśmy wstawili jakieś te, kurczę, bo ja pozdejmowałem te wszystkie oznaczenia. Teraz mi się to totalnie nie podoba, bo tu jest taka dziura. Tak samo tutaj, no jeszcze przy tym piecu można by to jakoś wytłumaczyć, ale
No nie podoba mi się to, bo tak to te szafki, chociaż tak były, wiecie, tak do końca do ściany. Nie wiem, czy dla pizzy po jednej szafce wstawimy i będzie mniejsza dziura, no to nic niewiele zmieni, nie? No nie podoba mi się to. No nie wiem, tu by można ewentualnie jakąś ozdobę wstawić. W sumie nas stać, to pomyślmy, bo raczej stolik, słuchajcie... Czekajcie. Oj, oj, to jest drogie. Nie, no to w ogóle, no niby by weszło, ale tak widzicie troszkę... No na upartego by weszło tutaj, jeden stolik by tutaj się zmieścił, ale czy ja bym chciał tu stolik stawiać tak... Zobaczcie, tak ni wiecie co, ni w dupę, ni w oko. Nie, no mi się to nie podoba. No możemy wstawić, ale ja bym wolał może coś z rodzaju, tutaj nie mamy, bo to są te do domu. To mi się akurat podoba, słuchajcie, że zaczynamy z taką ruderą, jaką zaczynamy, a możemy sobie dom... urządzić. Oczywiście tego na razie, jak widzicie, nie robię, bo jakoś nie mam takiej potrzeby. Kurczę, nie wiem, czy tu jakieś kwiatki, szczególnie, że one nie wpływają na... No może takie tutaj dla picu, żeby było ładnie, widzowie, o... Wiecie, jak jest, nie wiem. Ale też mi się tak średnio to podoba akurat. To są raczej chyba takie na dwór kwiatki, no zdecydowanie na dwór bardziej pasują i to nie jest tanie. Wiecie co, nie wiem, czy ja chcę tą dziurę zapychać, bo płacić 3500, nie, no to ewidentnie na dwór bardziej pasuje. Dobra, zostawmy to, niech na razie będzie dziura, trudno. Jedyne co zrobię, bo mi, znając życie, to pewnie wypomnicie, tylko żebym to ja pamiętał, moi drodzy, żebym to ja teraz pamiętał. To jest problem. O, tu są jeszcze jakieś inne, widzę, bajeranckie podłogi, ale nie wiem, czy chciałbym, słuchajcie, podłogi przerabiać, czy to jakby, no możemy sprawdzić, ale to raczej taka, no nie, no to, znaczy nie jest zła, nie, ta podłoga, ile to, czy... chociaż tu może na wejściu, na razie, na próbę. Zobaczymy, jak to nam się sprawdzi. No nie wiem, nie mam zdania, czy to, no może lepsze niż to, co było, ale takie, ja lubię takie stosunkowo gładkie podłogi. Nie no, źle to nie wygląda, ale oczopląsów szczerze można dostać, nie? Nie wiem, jak wy sądzicie, ja jakoś wolę takie podłogi bardziej gładkie, bo to mi się, nie wiem, z łazienką jakąś kojarzy może. No trudno, trochę kasy straciliśmy, dobra, to tak. Nie no, nie podoba mi się ewidentnie ta podłoga. Łojery, nie wiem, można czopląsu dostać, słuchajcie. Mi się ewidentnie w głowie kręci od tego. Nie wiem jak wam. Tak, wiem, Elenę mamy przygotowywać, a ja tutaj się bawię podłogą. Nie no, słuchajcie, zrobimy ewidentnie równą podłogę. Ale to, żebym ja pamiętał, jaka to była. Nie, na pewno nie był to żaden parkiet. Deski to też nie były, no bo z desek jednak zrezygnowaliśmy. Nie, deski to nie były. Co to była za podłoga? To też nie, bo to też są takie deski. Czekajcie, zgubiłem tą podłogę. Może to było to? Tak, to było to, tylko... Nie, nie ten kolor. Ciemniejsza. Ta. No ewidentnie ta podłoga jest lepsza. Wiem, że teraz marnuję kasę. No trudno, widzowie. No po to rozwijam, po to pracuję, żeby, wiecie, robić remonty. A aż tak dużo kasy nie straciliśmy. Ile może? Z 2000. Odrobimy to szybko. My robimy teraz obroty. A już nie wiem, jakie obroty dzienne robimy. Przynajmniej 10 tysięcy. Jakoś nie wiem. Nie mówię, że ta podłoga, która była, jest zła, ale generalnie ja tam wolę, jak jest... jakaś taka równa powierzchnia, bo tam było tak nakićkane, że aż mi się w oczach, słuchajcie, dwoiło. No tak jest 100 razy lepiej. Jakaś taka równa ta powierzchnia. Dobra. Słuchajcie, no to przygotowujemy się do Eleny, która dzisiejszym celem będzie. Nie wiem, co Elena sobie zażyczy. Jak zawsze to będzie niespodzianka. No i skoro mamy 10 potraw do wydawania do menu, no to tego będziemy się gdzieś tam trzymali. Chciałem tu porobić zapasy, ale jak widzicie, mi nie wyszło. Bawiliśmy się ostatnio z tym mikserem, czyli no tutaj ewidentnie dzisiaj też troszeczkę hot dogami by się trzeba zająć i hamburgerami. No to jest, myślę, takie danie. Zresztą zobaczmy sobie, bo no oczywiście opłatę jakąś trzeba zapłacić. No 1500 wypłaty, no widzicie, kasa ucieka.
Zobaczmy w ogóle taką rzecz, moi drodzy. 900 za kebab rolo. No to chyba oczywiste, że kebab rolo musi być. 921 za burgera musi być. Skrzydełka, jakie drogie, widzowie. Weźmy teraz po prostu, dajmy tylko te potrawy, które no minimum 600 kosztują. No i doner kebab, ile mamy? Może z dwie zupy dodatkowo. O, 600 za rosołek. Bo zupy gdzieś tam w zapasie chyba mamy i nie będziemy więcej się szczypali. Okej, okay, no i wystarczy. 7 potraw, po co się tu szczypać? Zupki mamy, niech się już grzeją. Mam nadzieję, że nam ich starczy. Gdzieś tu miałem jakieś talerze na zbyciu, ale nie wiem, co ja z nimi zrobiłem, tak szczerze mówiąc. Dobra, zaczniemy od zupek. Już będą... I zobaczcie, tak jak sobie zrobiłem, jest fajnie, aczkolwiek powiem wam szczerze, że przy takim ruchu, jaki mamy, ja się zastanawiam, czy tu na brzegu nie wstawić drugiej mikrofali, będzie łatwiej. No bo tu dwie mikrofale obok siebie, to tak... No nie wiem, tu bym wstawił tę kuchenkę, bym troszkę przesunął, ten mikser też przecież może być tam dalej. Teraz nie będziemy tego, moi drodzy, oczywiście robili. Dobra, niby się ugotowało, ale gdzieś tu pietruszkę trzeba wydobyć. W ogóle zauważyłem, że nie do końca te kartony, słuchajcie, działają jak trzeba. Niestety, w sensie, że na przykład zielona papryka mi się często... Aha, to są skrzydełka. Zielona papryka mi się często psuje. I nie można jej na przykład wyciągać. O, teraz green pepper. Widzicie? Zielona papryka i czerwoną możemy wyciągnąć, a zielonej już nie możemy. Nie wiem, co tu jest nie tak. Ale nieważne. Słuchajcie, zauważyłem taki patent, że oni nie narzekają, jak dajemy tą pietruszkę. Zresztą pietruszkę się daje do rosołu tak naprawdę. Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, jak to u was wyglądało, ale mi się... O nie, bo to już wystygło, czekajcie. Szybko stygnie. Dobra, niby teraz jest nagrzane. A, bo miska na zupę jest nienagrzana, dobra. Nie wiem, czy nie będę musiał, słuchajcie, na nowo. 200, dobra. Dałem tu więcej, słuchajcie, troszeczkę koncentratu pomidorowego i może przez to nadrobiliśmy... O, wszystko na 100%, bo ocena ogólna, jeśli chodzi o... słuchajcie, o ocena ogólna zupy pomidorowej jest bardzo słaba. Daje trochę więcej, tam odrobinę więcej niż jest oczekiwane. No, i mamy zupki na 100%. Dobrze. Okej, okay, to można wyłączyć. No nic, moi drodzy, no ja bym w ogóle to tak na odczepne zrobił, żeby Elenę obsłużyć, ale z tego, co widzę, to nie damy rady w ten sposób. Nie damy rady i dzisiaj musimy tą akcję zrobić, chociaż z tymi... No to czekajcie. Kebab, rolo, hamburger. No generalnie hamburgera można by odhaczyć, bo go mamy w miarę przygotowanego. Jeśli dobrze pamiętam, to tam chyba do niego frytki przychodziły. Już to jest moment, w którym człowiek się zaczyna gubić. Mamy, powiedzmy, dwa burgery zrobione. To są dwie porcje. Plasterki, cebuli, sulcze. No to było. A, czyli frytki jeszcze tylko trzeba zrobić. Okej, okay, ketchup, majonez, aha. Dobra. No jak widzicie, się też zdarza mi oczywiście, widzowie, zamotać, bo... A specjalnie zostawiłem zapas bułki. Nie wiem, czy to się w mikrofali tak ładnie podgrzeje. Oby tak. Aha, ketchupu koniec. Majonezu też koniec, dobra. I tu będzie w takim razie druga porcja alternatywna. No to hamburgera nie musimy przygotowywać. I to, zauważyłem, jest fajna opcja. Słuchajcie, pieczecie taką bułkę, pieczecie na zapas, kotleta też robicie na zapas i potem właśnie robimy taki sposób, jak ja robię, że rano nie macie roboty dużo. Patrzcie, wszędzie się kończą wszystko. Że jakby nie mamy takiej dużo roboty, tak? Tylko mamy już na gotowo i tylko sobie podgrzewamy. No według mnie to jest fajna opcja. No nie wiem, frytek ile może być potrzebnych. Strzelam, że tyle.
I według mnie to jest o wiele szybsza robota, przyjemniejsza, a wiecie, no jakby no teraz jak ja bym miał te ciasto znowu urabiać i robić to wszystko od nowa, to wolę faktycznie przysiąść jednego dnia, troszkę więcej tego zrobić. Chociaż tu ciężko też mówić o jakimś zapasie, no bo to co tutaj mam, to nie jest żaden, prawda, zapas, moi drodzy. Także tutaj tak sobie raczej idę w tym temacie, żeby mieć te zapasy jako tako porobione. Dobra, będziemy na raty frytki robili. Czyli jedna potrawa już by była. Gorzej z hot dogami, moi drodzy. Tu są te skrzydełka z kurczaka, je będzie trzeba obrobić. No zaraz zobaczymy, czy tu gdzieś jest jeszcze kiełbasa? Nie ma tu już kiełbasy. Dobra, to zaraz będziemy patrzeć, co to tutaj trzeba zadziałać. To już byśmy mieli burgera gotowego. Myślę, że według tej mojej taktyki, widzowie, myślę, że według tej mojej taktyki właśnie z mikrofalą jest to super opcja, ale podkreślam, chyba z dwie mikrofale na tym etapie by musiały być. Tak mi się, moi drodzy, wydaje, że... No te frytki się jakoś nie dodały, nie wiem czemu. Się nie smażą. I owo troszkę. Dobra, to tutaj hamburgerka wrzucimy. No, pieczenie mi jeszcze nie wychodzi zbyt dobrze, widzowie. No niestety. Pieczenie mi jeszcze zbyt dobrze nie wychodzi. Dobra, to te były nieusmażone. No to co? No to co? Hamburgera mamy w zasadzie już jest do lodówki. Hot dogi by trzeba, no bo nawet nam tu kiełbasek brakuje i bułek nam też niestety brakuje. Także hot dogi by jeszcze raz trzeba takie same zrobić. Tak skromnie dzisiaj, widzowie, lecimy. Po prostu po jednym daniu na zapas. Jak się skończy, to się skończy wyrąbane, wiecie. Wyrąbane po całości mam. Dzisiaj się skupiam na Elenie, bo nie wiem, co ona tam sobie zażyczy. Dobra, no to tak... Trzeba będzie kiełbaski kupić, tylko że my sobie kupować możemy chcieć, a tutaj są jeszcze chickeny. W sumie nie ma ich za dużo, jak widzicie. Kartony się też, jak widzicie, czasem wieszają, nie zawsze znikają. Skrzydełka z kurczaka, przepisy. Chociaż ja osobiście wam powiem szczerze, nie lubię takich rzeczy. W ogóle jakoś nie przepadam za rzeczami z kurczaka, ale to wam powiem, że to... Głównie wynika z tego, że kiedyś dość dosyć ćwiczyłem. I... A tak, to nie. I dosyć dużo jadłem kurczaka z ryżem i przyznam wam się, że mi obrzydł. Nie wiem teraz już, co tu miałoby być. Teraz nie sprawdzimy, ale może wszystkiego po jednym poza mąką. O, ciągle źle klikam. Ciągle jakoś tak intuicyjnie, słuchajcie, tego escape'a. Klikam. Bułka tarta. To będzie bułka tarta. Cyk. Mąka. Mamy w zapasie. Cyk. Jajko razy 3. To mi się podoba akurat, zobaczcie, z tymi jajkami. No i jest to trochę daje takie do myślenia, nie? I... Aha, sól i pieprz. Jedyne, co wam powiem, że łatwo się tutaj nad czymś pomylić, nie? Dlatego ja widzicie, że gdzieś tam... Mało tych skrzydełek mamy, powiem wam szczerze. Czy nie mamy więcej skrzydełek w zapasie, bo tego nadzienia pewnie będzie więcej. To niech to się miesza, kupimy. Kupimy parę skrzydełek i przy okazji, słuchajcie, kupimy... Ale już kolejka się ustawiła. I przy okazji kupimy te parówki do hot dogów. Znaczy, to nie są parówki, na szczęście kiełbaski, więc super. Takie hot dogi to rozumiem. Tu nic więcej chyba nie potrzebujemy, bo akurat tylko to. Nie wiem, ile jest tam tych kiełbasek, to chyba na sztuki kupujemy. Kupmy tyle. Skrzydełek może z 10 i nic więcej. Pierdziele. Dzisiaj, słuchajcie, widzowie, odcinek taki ekonomiczny, bym powiedział. Żadnych jakichś inwestycji, zero. Taki totalnie na luzie, żeby tą Elenę bardziej zaliczyć. Kelnerzy czekają. Aha, kelnerkę zatrudniłem jeszcze jedną, czyli mamy trzech kelnerów tak naprawdę. No to kiełbasy sobie tutaj wrzucimy, a jeszcze kiełbasy? Aha, 6 kiełbas kupiłem, no dobra.
A skrzydełka, no to zobaczymy, ile starczy. To chyba na 8 starczało, zaraz się przekonamy zresztą. Już się zamieszało? To tak nie powiedziałbym, żeby się zamieszało, ale dobra. Weźmy talerz do przeniesienia, bo niestety nie ma takich tacek, na których by to można przenosić, a szkoda, bo według mnie powinno być. Powinny być właśnie takie tacki, słuchajcie, na których się przenosi, żebym nie musiał z talerza korzystać. A normalnie te tacki nie działają. I działają tylko do tego, co... To jest do pieczenia. Aha, i to we frytkownicy, z tego co pamiętam, się robiło. No, widzicie, elegancko. No już będziemy mieli. Widzicie, jak wyliczyłem? 8, dobrze pamiętałem. Czasem mi się zdarzy. Tak? 8, dobra. Pięknie, moi drodzy. No to skrzydełka z kurczaka, oczywiście, że tak. Tu je sobie wrzućmy. Na razie te burgery, znaczy te hot dogi na bok. Tak, i z czym były te skrzydełka z kurczaka, bo ja kompletnie nie pamiętam. Marynuj, marynuj, usmaż razy dwa. No, frytki. A jeszcze wgrilluj cebula, pokrój cebula. Aha. Dobrze, moi drodzy, czyli cebuli, czyli cztery cebule by trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze bym przy okazji, wiecie co zrobił? Jak już grilla odpalimy, tak? Zaraz powiedzą widzowie, że jestem... znowu. Zaraz znowu powiecie, że jestem, kurde, sęp oszczędny. No jestem, no jestem, no co mam kłamać? Słuchajcie, od razu te kiełbaski ugrillujemy do hot dogów. Przecież one się przydadzą na później. Dlaczego by nie? W sumie nie wiem, czy ja chcę tego kebaba podawać. Tak szczerze, może pójdziemy te skrzydełka z kurczaka w temacie. Może zmienimy dzisiaj menu jeszcze bardziej skromne. Czekajcie, co my mamy w menu? Coś bym usunął. Kebab rolo, nie wiem, czy mi się chce robić. Raczej, słuchajcie, mi się nie chce tego rolo robić, chociaż jest drogi. Czyli hamburger, skrzydełka, hot dog. Doner, kebab, możemy zrobić. Dobra, donera zrobimy. Bo doner to jest szybka akcja, wiecie, donera to się tylko... Antrykot tu wrzuca i już to robimy, akurat go mamy. Się smaży i tylko frytasy. No frytasy będzie trzeba oczywiście, moi drodzy, porobić. Tutaj były frytki, a i cebula jeszcze, żebym nie zapomniał. Widzicie, łatwo się zamotać, nie? Kurde, za dużo rzeczy naraz. Powiem wam, że ja tak nie umiem. Bo dlatego mam często coś źle przyprawione. Źle przypieczone, bo kurczę, latam między regałami, między sprzętami i potem coś nie coś mi się zdarzy przypalić. Dobra, i tutaj tylko cebula. Pytanie, czy do skrzydełek musi być... nie ma nic mowy o keczupie. A ciekawe, co by się stało, jakbym im tu gratis keczup dorzucił. Albo bym frytki posolił, widzowie. Nie da się frytek posolić. Ciekawe, co by się stało... A widzicie, to się w ogóle nie... Dziwnie to jest tak jakoś. Dobra, to na razie tutaj sobie wrzucimy. Dziwnie, bo wrzucam, ale odkryłem taką metodę, że jak to tak syczy, to znaczy, że się smaży. A jak nie syczy, to się nie smaży. I się tu nie syczy, to już nie usmażymy. Także to tak jakby... Na raty, dobra. Dobra, 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 dobra. Nie będziemy dzisiaj, widzowie, za dużo tam kombinowali. Doner niech się tam zrobi. Frytasy też do donera mamy. Jeszcze ziemniaki tak czy siak będę musiał, słuchajcie, pokroić. Nie myślcie, że nie, bo jak widać frytki to do wszystkiego. Dobra, donera zaraz zetniemy. Talerz można przygotować. W zasadzie talerz już jest gotowy. Tam były frytasy do donera, cyk. No, a te, jedne są chyba w ogóle, a tego nie rozumiem na przykład, tych bym nie zamarynował, to jest dziwne, tu jest bułka, tarta, mąka, jajko, a tutaj marynowane kurcza, jakby inaczej jest to, nie wiem, tu pokazuje składniki, na tych składniki pokazuje, a na tym nie pokazuje nic, to tak jakbym nie zamarynował, ale zobaczymy, co się stanie. Dobra, wyłączamy maszynerię, moi drodzy. I tak będzie w mikrofali to podgrzewane. 4, 5? Tak, 5, bo zawsze wiecie co, wiecie skąd wiem, kiedy jest 5?
jak akurat jak zetniemy tyle, ile trzeba, to ten doner od góry się taki robi trochę łysy, nie? Chociaż mogli to lepiej, powiem wam szczerze, też dopracować, jeśli chodzi o jeśli chodzi o te sprawy. W sensie, że to tak, żeby bardziej to wyglądało tak realistycznie, no ale może się czepiam. Sprawdźmy, czy kebab doner ma wszystko, co powinien. I tak, jakby ktoś z was pytał, czemu ja te zupy tak uparcie tutaj robię? No bo zupy są bardzo wydajne. Mimo, że może nie są jakieś super drogie, ale jest okej. Okay. Plastry donera, frytkownicy. Plastry donera, frytki, ketchup, majonez. No dobrze, to mamy donera gotowego. Zaraz zrobimy drugiego. Można podpałkę. Bo do kurczaka będzie nam potrzebne to. To tutaj sobie to już przygotujemy. Co, już się ugrzało? No dobrze. O, doner kebaba wrzućmy tu. No pięknie, prawie idealnie. A i tu trzeba pilnować. Zapomniałem, że to się piecze, widzowie. Widzicie, już zapomniałem. Dobra. Frytkęsy, to jeszcze co? Jeden talerz na jedne skrzydełka. Skleroza nie boli, nie? Cyk. Cyk. Frytkęsy. Dobra, kiełbasy już trzeba ściągać, bo się przypieką. Minus jest taki, że tego, to tak jakby wiecie, nie da się jakby całkowicie wszystkiego ściągnąć tak naraz, nie? Zresztą źle to teraz robię, bo niepotrzebnie to wrzucam na deskę, bo na desce mam cebulę do pokrojenia, ach. Ale trudno, mamy drugą deskę, widzowie. Widzicie? Dlatego to ma sens, co robię jako taki. A, to jest nóż do donera. Łyś, kurde. Jednak niepotrzebnie ta deska tam jest. Dobra, tutaj można przekroić. Na razie to robimy tak, bez zapasów jakichś wielkich. Ale i tak będę musiał zrobić... Dobra, to tutaj do skrzydełek mamy wszystko. Będę musiał i tak, kurde, ciasto do hot dogów zrobić. Bo to, że sobie kiełbaski zrobiłem, to jedno. Ale ciasto... I wiecie co? Jest minus, widzowie, mały tego. Bo te kiełbaski wypadają, słuchajcie, z tych hot dogów, jak chwytacie. I to jest takie trochę czasem dziwne i wkurzające. Tu wam powiem, że... Czekajcie, bo już bym zaznaczył nie to, co trzeba. O, skrzydełka prawie idealne, dobrze. No to co nam zostało? Tutaj mamy jedne skrzydełka w zapasie. Zróbmy od razu jeszcze talerz z jednym... Aha, nie zrobimy, bo nie mamy frytek. No dobra. No dobra, no. Na tym talerzu nie chcę podawać skrzydełek. A, donera trzeba skroić i doner też frytki potrzebuje. No, no to już tak i na tym etapie, słuchajcie, zakończymy. To powiedzmy, że donera podamy na tym talerzu. A tu mamy jeszcze jedną akcję. W końcu, widzicie, talerzy mi nie brakuje, nie? W końcu to pasuje wszystko. Dobra, szykujemy się na Elenę. Nie wiem, co ta Elena tam wymyśli. Ja powiem wam szczerze, boję się, żeby to nie było jakieś rzeczy słodkie, bo ja nie chcę, naprawdę. Ja też mówiłem to... Dobra, tu może zetnijmy, żeby to się już może nie spaliło, bo nie wiem, czy to się może spalić, czy nie. Powiem wam, że co mi tutaj trochę nie odpowiada, to te słodkie rzeczy. I raczej może dlatego chciałbym iść trochę w temat... Moi drodzy, że tak powiem, Food Truck Simulatora, bo tam jest to bardziej takie, wiecie, taka zabawa właśnie, burgery, takie bardziej, no bardziej mnie to kręci, nie? A tutaj to myślę sobie, że raz, dwa, czy na pewno frytki. Nie wiem, czy przypadkiem do hot doga nie muszą być frytki, więc już zróbmy. Bo jakby tutaj, wiecie, wszystko jest fajne, jest dużo tych kebabów, wszystko jest super, ale no, ja rozumiem, to jest bardziej, właściwie nie wiem, czemu to się nazywa Kebab Chef Restaurant Simulator, bo generalnie to jest bardziej symulator restauracji niż stricte kebaba. Ja sobie to bardziej wyobrażałem, że będziemy szli w tematy takiej kebabowni i będzie więcej tutaj, jakby nie mam nic do tego, że burgery podajemy, no jakby okej, nie?
Jest, wiecie, jest spoko, że podajemy tam burgery, ale no bardziej się spodziewałem tego troszkę w inny sposób, nie? Nie wiem, po co ten pomidor. Także, no, także raczej będę chciał też Food Truck Simulatora spróbować, bo to może takie bardziej moje klimaty są. Widzicie, gości nie mamy dużo, bo dań też nie podajemy dużo, ale z drugiej strony, czy my zawsze musimy, kurczę, wiecie, iść w to, żeby nie wiadomo ile gości było, jakby ja dzisiaj, widzicie, do tego tak na luzie podchodzę totalnym. Totalny luz i spontan. Dobra, frytasy mamy, nie wiem, na wszelki wypadek jakieś same w sobie frytki też bym mógł piec, ale nie wiem jeszcze, słuchajcie, co z tym. Zobaczmy, czy tu się coś nie przypala. Może, dobra, wyjmiemy najpierw, bo skoordynowane ruchy tu trzeba mieć, słuchajcie. Chwila za długo i będzie problem. Ale faktycznie, jeżeli mamy, wiecie, dość dobrze to zdaniami przyrządzone. Dobra. Jeżeli dobrze dosyć dbamy tutaj, słuchajcie, o te dania i mamy je w zapasie i jakby też dużo sprzedajemy, no to faktycznie te levele, jak widzicie, idą bardzo ładnie. Dobrze, słuchajcie, chciałbym sobie zobaczyć, moi drodzy, jedną rzecz. Czym podajemy hot doga? Że burgera mamy w zapasie. Bo nie wiem, czy właśnie nie jestem do końca przekonany. Tak, z frytkami hot doga podajemy, okej. Okay. To dobrze odkryłem. To kurde, ale czy mi się chce robić? Wiecie co, jak na wyrąbaniu, to może na wyrąbaniu, widzowie. Czekajcie, czy podany jest hot dog? Nie jest jakby podany. Okej, okay, to zróbmy może... Dobra, bo będę żałował później. Czekajcie. To już, żebym nie żałował. Zróbmy to ciasto na hot doga. O jedną rzecz nie chodzi. Chyba w poprzednim odcinku nie robiliśmy ciasta na hot dog. To zobaczmy. Mąka. Cyk. Drożdże. Jajko. Zrobimy, słuchajcie, te hot dogi też już niech będą. No i masło. Masło. Chyba wszystko. Przypraw nie widzę. Mieszamy. Tutaj jest ważna rzecz, że trzeba wcisnąć E i wybrać, co nam ten mikser ma robić. Dobra, blachę sobie już przygotujemy. Poczekajcie, czy frytek nam w takim razie starczy? Nie, frytek nam chyba nie starczy. No, z dwie by trzeba jeszcze zrobić. Widzicie, idzie ziemniaków strasznie dużo, słuchajcie, ja ich kupowałem 100, bo wiecie, ziemniaki generalnie tanie, mówię, a kupię sobie ziemniaki w zapasie, żeby tak nie latać, nie, bo frytki to wszędzie potrzebne. I kupowałem ich, słuchajcie, 100, a już mi tam zostało 20, także... Dobra, robią się frytki. I teraz tak, bułka do hot dogów. I robimy cyk. Zobaczcie, jak fajnie. Bo tego chyba nie robiliśmy. 4 chyba takie wychodzą z jednego, więc... Więc akurat mamy, słuchajcie, w dobrym zapasie, jeśli chodzi o... No, w porównaniu z tymi kiełbaskami. Dobra, wszystko, wszystko. Kiełbaski mamy, to czekajcie. To tu na gotowo jednego już by można robić. Bo tak, bułka jest... A, widzicie? Wypadają. To musicie uważać, to was... Czekajcie, ale hot dog wchodzi chyba jeden, nie? Jak to jest? Podawaj. Usmaż we frytkownicy. Frytki, ketchup, majonez, frytki. Czekajcie, mi się jakoś wydawało, że... Teraz nie wiem, czy się nie... Mi się wydawało, że hot dog podawało się razy dwa. Weź kiełbasa, grilluj z obu stron. Bułka do hot dogów, kiełbasa. Aha, jeden raz. Łe, to ja niepotrzebnie tak robię, czekajcie.
Ja niepotrzebnie tyle robię, widzowie. To hot dog tak jest podawany jako raz. Dobra. To jakby... Oj. Dobra, to mamy w razie czego w zapasie, to już przygotujemy. To słuchajcie, to nie ma problemu. Przypuszczam, że razy 3 jesteśmy w stanie takiego hot doga sprzedać na jednej dniówce. Więc nie ma problemu. O, mikrofala zagrzała hot doga. Dobra, nie ma problemu, słuchajcie. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że... Nie wiem, czemu mi się wydawało inaczej. Ale tak jakbym czegoś nie podał, ale chyba wszystko jest. Brakujące składniki. To co, ja kiełbasy nie po... Nie doprawiłem? Serio? Aha, kiełbasa. O, widzowie. Niedobrze. Juken się nie popisał. Kiełbasa i słodka papryka. Sól? Nie, czekajcie. Słodka papryka i czarny pieprz. No jest. A, okej. Okay. No to jedna kiełbasa będzie miała jednego pieprza za dużo. Trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. No dobra, no widzicie, czasem się zapomni coś tam doprawić. No, to ja wam poradzę, no. Człowiek się spieszy. Chce Elenę przyjąć. Dobra. Okej, okay, no to tam powiem wam szczerze, że z jednego jeszcze tu można na zapas zrobić, no bo i tak mamy to przecież jakby przygotowane. Niech już sobie w lodówce będzie, bo potem będziemy się stresowali, a... I to jest taka moja metoda, widzicie, upiec tych bułek na zapas i potem już te hot dogi tylko macie jakby no gotowe i nawet możecie mieć także kiełbaski i bułki schowane w lodówce i nie ma problemu. A tu, że akurat mamy frytasy w zapasie, to już je zużyjemy, nie? I to jest metoda świetna, bo dzięki temu, moi drodzy, mamy piękny zapas i się nie... Zresztą znając życie... To ja od razu wam mówię, moi drodzy, że znając życie, to na bank nam się tutaj coś inaczej zrobi. Dajcie, może od razu tak? Nie da się. Jak jest na blasze, to nie da się. Dobra, tam. Nie wiem, po co ten pomidor. Szanujemy jedzenie. Dobra, otwieramy, widzowie, bajzel. Zapraszamy Elenę, bo jestem ciekaw, co ona tam sobie będzie życzyła. Tak, tak, do zobaczenia za kilka godzin, spoko. Nie wiem, co to za owoc, ale no to też się przekonamy. Pietruszka niech będzie, bo do zupy będzie potrzebna. No tej zupy za wiele nie mamy. Właśnie, już gagatek jakiś idzie. Czy dałoby się tam zupę jakoś rozmnożyć? Tak, nie robiąc jej od nowa? To tak, bo wiecie, ogólnie, żeby naprawić reputację zupy pomidorowej, ja ostatnio... Oprócz tego, że dałem jednego pomidora do niej więcej, to dodałem koncentrat pomidorowy, mimo że to nie było w przepisie. Szkoda, ja wam powiem tak tam jedną swoją uwagę, bo przykładowo mamy burgera, prawda? I według mnie to powinno być tak, no to akurat mówię o burgerze, bo go mam przed oczyma, nie? Że ja daję swoje jakieś tam przyprawy, swoją kompozycję tego burgera, na przykład możliwość dodania jeszcze na przykład sałaty czy majonezu do środka bułki, i żeby to jakoś, żeby były jakieś opcje, że klienci to oceniają. No myślę, że może twórcy tego nie zrobili bez problem z algorytmem, który by to ogarnął. Skrzydełka już się sprzedają, znaczy mamy skrzydełka w zapasie. Już teraz to już za późno, nie zrobiliśmy skrzydełek, widzowie, w zapasie zrobiliśmy, mamy. Okej. Okay. No może to po prostu jest problemem jakoś algorytmowo do ogarnięcia i dlatego twórcy gry tego nie zrobili, no jakby... Okej, okay, ale te przepisy tak nie do końca według mnie są... Dobra, już pomożemy kelnerom. 700, zobaczcie, gość za coś zapłacił. Nie wiem, czy to było za burgera, czy za co. Także ładne stawki, ładne. A tu już się coś skończyło? Nie, nie było odgłosu przecież. Tutaj może dziura była po prostu. No 6 potraw. O, rosołek, zobaczcie, jak fajnie. Nie kupują te zupy. Chociaż nie wiem, czemu moja zupa pomidorowa ma 3-0. To chyba dlatego, że zawsze zapominałem dodać jakieś tam pietruszki czy czegoś. Burger najlepiej oceniany 7-2 gwiazdki. Doner kebab na 6. No, rosołek na 5. O, tu się już skrzydełka skończyły.
I chyba faktycznie zrobię ten patent. Bo zobaczcie, jaki tu jest miszmasz. Jakby mi się teraz na przykład burger skończył, to już bym go nie podgrzał. I tu by musiała być druga mikrofala. I ewidentnie tak zrobimy, widzowie. Tu będzie jedna przy wejściu z jednej strony, druga z drugiej strony. Raczej pójdziemy w ten deseń. No widzicie, już gościu za skrzydełkami czeka. A gdyby tu mi ktoś teraz czekał za burgerem, to już go nie podgrzeje. Także dwie mikrofale i to nam... Tu jakieś brakujące składniki, tego nie rozumiem kompletnie, bo przecież widzieliście, że przecież ładnie... O, burgery się właśnie skończyły. Widzieliście, że przecież ładnie nadziewaliśmy i z wami robiłem to nadzienie, także ta gra czasem, nie wiem, się buguje, bo jeśli tu oczywiście, drogi widzu, widzisz, jaki błąd popełniłem, że są brakujące składniki, to daj znać w komentarzu. Przyjmę to na klatę, no ale przy tobie to robiłem. Przy tobie dodawałem składniki. Wy zresztą często moje błędy odkrywacie, za co wam mega dziękuję, bo dzięki temu też się mogę rozwijać, czegoś nauczyć. Jeden widz cały czas dziękuję ci, drogi widzu, że dałeś tyle cennych wskazówek, no bo poświęciłeś swój czas jednak, żeby się rozpisać. Okej. Także bardzo ci dziękuję, bo to jest twój cenny czas, który poświęciłeś, żeby mi odpisać. O, kebab się skończył, widzowie. Widzicie? Doner kebab się skończył. Ale doner mamy w zapasie? Mamy w zapasie. I to jest to, o czym mówiłem. Oj, muzyka. Telewizja jedzie. Ale nie widać telewizji. Gdzie ta Elena? Tylko co mnie wkurza, że w czasie, jak przychodzi ten smakosz, to nie ma normalnie gości, a powinni być. Już, drogi panie, już. Już donera ci robię. Patrzcie, ile burgerów. Jednak dobre miałem przeczucie, aczkolwiek nie zrobiłem burgerów w zapasie. Także niestety burgery się skończą, słuchajcie, widzowie. Już się skończyły. A nie mamy burgerów w zapasie, a teraz nie będziemy robili. Niestety hot dogów narobiłem i skrzydełek. O burgerach nie pomyślałem. O właśnie, a propos hot dogów. A niech ta Elena sobie poczeka tam. Pierdzielić jakąś Elenę. Zresztą ja jej tu nie widzę. Ale poziomy idą jak głupie, nie? Widzicie, że poziomy idą jak szalone. Patrzcie, już skrzydełka się zaraz kończą. I to jest młyn jak ja pierdzielę, nie? I w tej sytuacji, tak jak mówię, mając drugą mikrofalę, byłoby łatwiej. Zupy? Jeszcze mamy zupy. Jeszcze są. Już, 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 kobiecino. Jak tak się spieszysz, to ja już tutaj się aż denerwuję. Myślisz, że to tak łatwo. Już, droga pani, będzie. No przecież widzi pani, jaki ruch. Hot dogi, nie hot dogi, kurczę, wszystko. Droga pani, już idę do tej Eleny, tylko skrzydełka ludziom trzeba podać. Bo już tam czerwone miny wkurzeni, że nie ma skrzydełek, ta już się cała tutaj piekli. Krew ją nagła zalewa, zobaczcie, jak ją krew zalewa na czerwono. Może zdążymy, co? Oj, ta ciocia z Ameryki przyjechała, że ją krew zalała. Ej, widzicie? I to mnie wkurza w tej grze. Już, bo mi baba ucieknie, kudźwa. O, w ostatniej chwili. Zdążyliśmy. Dobra, zobaczmy do tej śmiesznej Eleny. Czy jeszcze jakaś zupka? O, zupka pomidorowa. Zupka pomidorowa, drodzy widzowie. Zupka pomidorowa. Oj! No to się narobiło. I poza tym wiecie, co zrobiłem, nie? Widzieliście, co zrobiłem. Zapomniałem tej zupy podgrzać. No trudno, nie będzie zupy pomidorowej. Teraz mi się jej nie chce robić. Idziemy zobaczyć do tej... Nie ma jej. A jest! Przyszła. Przyszła Elena. A gdzie kamery telewizyjne? Halo? Gdzie kamery, droga pani? Cóż za restauracja. Wygląda nudno, bez automatów, prawda? One bardziej umilają życie. No, ja wiem. Szalona Elena. Właśnie dostałam... 500 moment. Monet. Teraz na żywo, prawda? A, z kochanymi widzami. Przygotuj dla mnie danie, którym będę mogła opublikować w mediach społecznościowych. Użyj swojej wyobraźni. Oż kurde. Pysznego fast fooda. Okej. Okay. Ja pierdzielę, no to co jej za fast fooda możemy przyrządzić? A tu się burgery skończyły chyba, no ale dobra. Słuchajcie, jeśli to ma być fast food, korzystamy z tego, co mamy. Dostanie hot doga, widzowie.
dostanie hot doga, a dodatkowo, żeby poczuła się jak gwiazda, damy ten owoc. Nie wiem, czy to wszystko razem powinno być w mikrofali, czy owoce się w ogóle w mikrofali grzeje, ale nie ma żadnych instrukcji. Jest tylko napisane, że fast food, a my generalnie widzowie fast fooda nie posiadamy. Tutaj już pani, jak widzicie, nie chce myć, bo jest nadmiar. To jest kolejny jakiś błąd tej gry, bo... Znaczy, no nie, no teoretycznie może oni nie odpowiadają za to, żeby ładować na półki, ale mogłoby być to jakoś, wiecie, zautomatyzowane bardziej, bo się na przykład wieszają. Dobra, no idziemy podać tej Elenie. Gwiazda to gwiazda, będzie miała hot doga z owocem. Nietypowe danie. Nowy poziom restauracji. Zobaczymy, co ona na to powie. Pewnie mają standardowe regułki i pewnie tu nie trzeba się jakoś specjalnie starać. A skoro dostaliśmy owoc, to... No. I co tam, Eleno? Mogę szczerze powiedzieć, że naprawdę dobrze ci poszło. No właśnie. No i widzicie, dobra. Pozytywną recenzję, ależ oczywiście. Zżegnaj, słodziaku. Ona myśli, że jest fajna. Co mnie interesuje, że ona YouTube'a prowadzi? No kurde, myśli, że jest fajna. Gwiazda się znalazła. Dobra, co tu jeszcze? Zaraz klienci będą przychodzili, a my z jedzeniem nie najlepiej stoimy, widzowie. Bo tu nam został co? Jest jeszcze jakiś hot dog? Jest jeszcze hot dog. Są skrzydełka, które jeszcze od biedy są jedne. I generalnie koniec jedzenia na dzisiaj. Zobaczcie, jak nam wymietli jedzenie. Tu gościu chce zupę pomidorową, której nie dostanie. I generalnie kebabów innych już też... No nie mamy, nawet nie wiem, co tam było, burger czy coś. Zobaczmy, czy nam coś to, moi drodzy, ta wizyta tej babki zmieniła. Zobaczmy, co nam zmieniło. Tam coś było o automatach, czyli żeby nie było nudno. O, to w tym miejscu możemy jakieś automaty postawić, co? No dobra. Sklep budowlany. Automaty. I co to są, widzowie, za automaty? To, tu jakiś poziom. Jest, słuchajcie, ekspres do herbaty, ale czy ja bym miał to wstawiać? Automat z napojami. No dobra, wstawmy, słuchajcie, automat z napojami. To wiecie co? Dobra, to dajmy go tu. Skoro, słuchajcie, mamy dziurę, no nie kosztuje to mało, ale też zobaczcie, ile zarabiamy, ale ekspres do herbaty raczej tu nie wejdzie, więc to chyba trzeba będzie... Zaraz zobaczymy, czekajcie. Ja myślę, że to trzeba inaczej. W czasie pracy, słuchajcie, to zrobimy, co my będziemy się... Zobaczmy ten ekspres do herbaty. No on by tu bardziej pasował, bo tu jest chyba więcej miejsca, widzowie. Tylko nie chcę dziury, kurczę. N. Wyłącz mi to przyciąganie, bo... No co jest? I tu już nie mogę. Tak mogę. Może tak go postawimy w ogóle. Tu. Się kwiotka najwyżej usunie, widzowie. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy to niedobrze. Jakby tak się dało, to by było optymalnie, byśmy troszkę tutaj... Ale raczej się nie da. O! Da się. No dobra, to tam kwiotka się wstawi w kącik, dobra. Co tu się skończyło? O, skrzydełka z kurczaka. No to możemy jeszcze jedne zagrzać, chyba że już jest koniec dnia. Nie, no już koniec dniówki w zasadzie, a nikt nie czeka za skrzydełkami. Ale wiecie, co zagrzejemy. Zagrzejemy. Jeszcze kebaba bym polecał. A, dzień się skończył. Dobra, dzień się skończył, to pierdziele. Będzie na następny raz. I zobaczcie, jak tu pusto, nie? Przypuszczam, że tu mamy też pełne, bo tutaj też stawiłem z lewo w zmywak. Dobra, no to słuchajcie, 3 levele wbiliśmy. Elena nas odwiedziła. Nie wiem, ile zarobiliśmy, ale zaraz się przekonamy. Obstawiam, że koło 20 tysięcy spokojnie. Jak widzicie, ja tylko muszę opróżniać te, bo... Oni potem mają problem z myciem i niestety muszę im robić miejsce. A wyciągać talerzy za bardzo się z tego nie da. Tak, zobaczcie, widzicie, nie da się. Dobra, no zamykamy dzień. Elena nas odwiedziła, wszystko fajnie, pięknie. Zamykamy bajzel i...
Zobaczymy, moi drodzy, co tutaj nam wyszło w tym odcinku. Dajcie proszę znać w komentarzu, jak uważacie, czy chcecie jeszcze dalej tą serię oglądać w postaci odcinków, czy może ją w tym momencie zakończymy i po prostu będziemy się na live'ie tym zajmowali, bo mówię, live przedłużany, także też szukam ciekawych pomysłów, które by was interesowały. Nie chciałbym tylko w Eurotrucka samego grać, czy w Fishing Planet, czy w coś innego. Patrzcie, 34 tysiące zarobków dzisiaj, także piękne zarobki, niecałe 40 dań, no ale też nie mieliśmy dużo wyboru. Czy coś nam się nowego dnia odblokuje? Oj, coś tu się podblokowywało i to sporo, ale to nie wiem, czy już nie poprzednio. To przejrzyjmy na koniec odcinka. Moi drodzy, tradycyjnie, drogi widzu, gorąca i serdeczna prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. Czy da się? No, zaczniemy. To i tak nam się nie zapisze, bo jak wejdę do gry ponownie, to... No to wtedy. Tutaj mamy podaj ciasto maliny. O nie! Czyli ciasta muszę podawać, żeby kolejny jakiś tam fagas przyjechał. Nie wiem, czy mnie to, moi drodzy, interesuje. Czy są jakieś nowe przywileje? Nie ma. I w menu coś się poodblokowywało. Zobaczmy. Mistrzostwo 96. A sława chyba każdego dnia się robi. Zobaczcie, tu są same słodycze. Tureckie pidle. Nie mam zielonego pojęcia, widzowie, co to jest. Ale zrobiłem odbloku, ja się nie odblokowało. Ciasto malinowe. Odblokowano nowy przepis. No odblokowano, a tak jakby nie odblokowano. Czekajcie, wszystko odblokujemy. A, bo to się przesuwa, dobra. O, sznycel, widzowie. Zobaczymy, co to jest sznycel. To pewnie będzie, słuchajcie, taki jakby kotlet. No, to może być ciekawe. Kwestia sznycla może być ciekawa, bo to takie faktycznie może nie kebabowe, ale mąka, bułka, tarta, sól, pieprz, jajko, pierś z kurczaka, marynowana we frytkownicy, grilluj ziemniak, pokrój ziemniak, masło, mleko, sól, czarny pieprz. Wymieszaj składniki, czyli ziemniaki wymieszać za pomocą... aha, pióre, ale fajnie. Czyli pierś z kurczaka, pióre, plasterek cytryny, plasterki pietruszki. No to takie fajne danie, wiecie, bardzo polskie bym powiedział. Ja bardzo lubię, chociaż niekoniecznie z piersią z kurczaka, wolę, jak jest to kotlet no schabowy, po prostu tradycyjny. Możecie napisać oczywiście w komentarzu, jak wy lubicie. O, tu jakiś kolej znowu przylazł. I tak to będzie na nowo, jak będzie... spierdzielaj tam. Spierdzielaj tam. Jakiś inspektor. No dobra, no i tak się zastanawiam, czy tutaj na tym etapie, moi drodzy, właśnie jest sens te odcinki dalej robić. 10. odcinek. Mogę nagrywać, nie ma problemu. Z czym, no wiadomo, żeby tam wbijać levele, kasę zbierać, niektóre rzeczy musiałbym... Ups, co to? Poza odcinkami robić. A ja myślę, że to na live'ie to będzie lepiej, gdzie zapis live'a też zostawimy. Także drogi widzu, daj znać proszę w komentarzu i tak jak powiecie, tak będzie. Jeżeli będziecie chcieli odcinków, to one zdecydowanie będą, a jeśli nie i będziecie chcieli na live'ie, no to zobaczymy się na live'ie. Także do zobaczenia, moi drodzy, do następnego odcinka lub do live'a. Trzymajcie się, cześć!